More mahal! Siemanko, siemanko! Jak widać, jestem na placu targowym. Szukam żony, ale tam jest. Wiecie, no już okrzepliśmy w tym Dumagete, wiemy co, gdzie się znajduje, wiemy, mamy już jakby swoich sprzedawców, tak, u których z reguły kupujemy. Takie zakupy raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie większe sobie robimy. Także chciałem wam pokazać, co kupujemy, jakie są ceny. No i dlaczego opowiedzieć, dlaczego tak, a nie inaczej. Flying fish. Patrzcie, flying fish, latające ryby. Latające ryby wyglądają tak, bo mają skrzydełka. I potrafią wyskoczyć ponad wodę i ten, się trochę przelecieć. 160 peso kilo. Ciekawy jestem, po ile są krewetki, bo ostatnio były po 500 peso, także... Krewetki się zrobiły luksusowym towarem. Apila? One two. What about the normal? 500. So same. And this one is 400. Yes. Okay. No widzicie to? 400 za krewetki te najmniejsze, a king prawnsy ile? 500. A king prawnsy 1200 peso kilo. Nie wiem, co dziubaka tutaj chce uskutecznić. Bangus, czyli milkfish, czyli taka jedna z bardziej znanych filipińskich ryb. It's 160, the big bangus? No, 240. 240? No wszystko drożeje, nie? Wszystko drożeje. 240 peso. A tutaj popatrzcie. Tuna. Or it's marlin. Marlin. Blue marlin. White marlin. Biały marlin, ładne polędwiczki wycięte, 700 peso. Dobre na kinilau i na jakieś sushi. Sashimi, a? Lamikajo sashimi. Yeah. Or kinilau. Kinilau. My favorite. Ile bangus, babe? 240, save there. No, też 240 peso. You will buy? Bangus? No, Marikar lubi bardzo tego bangusa. Ja tak wiecie, ja tak średnio, bo ma ości trochę. No. For the rest. 100 per day. Per day? Yeah. Okay. No to widzicie, za wynajęcie sobie... Za wynajęcie tutaj stanowiska do sprzedaży panie płacą 100 peso dziennie. Czyli 8 zł. Polish. Not German Shepherd. Not German Shepherd, Polish sausage. Okay, only sausage. Only hot dog. Hot dog. Wiecie co jest fajne, jak tak kupujecie rybę, to po prostu zrobią z nią co chcecie, nie? Wypatroszą. Obiorą z musek. Dostawa. Słuchajcie, pokażę wam coś, co Filipińczycy często na śniadania jest serwowane. 70 peso. It's like 70 peso per 250 grams. Yeah? Okay. Małe rybki. Małe rybki, je się je na surowo w formie kinilau.
Albo smażą je w jajkach, takiego omleta z oczami robią. Spoko, no. A? Spoko, wiecie, no dla mnie do zjedzenia kilał z tych małych rybek nawet spoko. Nie wygląda apetycznie, ale jest okej. Okay. Kupię tego marlina. It's yours? Yeah. Half kilo. Half kilo? O. Pani sa half kilo jadą? I think half kilo. Pani hop half kilo? Half kilo. Half kilo? For my kinilau. Yes. Slice for kinilau. No? Huh? Slice for kinilau also? Yeah. It's okay. Okay, okay, Kajo. Widzicie, potną mi na kinilau plasterki małe. No, to będzie okazja pokazać wam, jak Marikar kinilau robi. Czyli takie ceviche po hiszpańsku. No i to już jest taka kosteczka, jest okej, okay, właśnie na kinilau. Także widzicie, no zrobią wam jeszcze z tymi rybami co chcecie i nie płaci się za to nic ekstra, tylko płacicie tyle co za mięso, za kilo ryby. Rodzina szczęśliwa, Marikar będzie miała bangusa, a ja będę miał białego marlina na surowo. Tak jest. Salamat pod. No 380 peso zapłaciłem, bo tam trochę więcej niż pół kilo. Tarugo? Tarugo. Tarugo to jest biały marlin. Jeśli ktoś lubi ryby i owoce morza, to naprawdę na tym targu jest w czym wybierać. Jest w czym wybierać, popatrzcie. Jest. Różne krewetki, kraby, małe, duże, na pewno. Na pewno małże też są. What? Give me? Okay. Go to the veggie. Okay, let's go. Chicharron to jest smażona świńska skóra. Wygląda tak. 20 peso kosztuje woreczek. The big one pila? 100. A 100 peso taki większy. 100 peso duży worek, a mały... Mały 20. No, filipińskie chipsy naturalne. Wołowinki dzisiaj nie będziemy kupować, ale kosztuje 280 peso. Bo mamy jeszcze. Amigo pod! Cebula 500 peso. What else? Carrot? Red Bombay. No, red onion. Ah, I know. 170 marchewka? Tam, dito lang, dito. 170 peso marchew. No nie, za niedługo chyba naprawdę trzeba zacząć się za uprawę warzyw, nie? Okra? Ile okra? 10 bar. Okej. Okay. Okra nie podlega inflacji, nie? Bo... Łatwo ją... Łatwo ją sobie zasadzić. Ile potato z cucumber? Do 15 potato. 50. Do 50 mam. No stop. What? No potatoes. What about this? 250. 250? I buy this to another store. 250 kilo ziemniaki. Okay. What about cucumber? Cucumber, 120 per kilo, sir. 120, okay. 120 peso ogórki. What about kamatis? Pomidorki. Pomidorki 130. 130 peso pomidory.
Wiecie, przy tych cenach cebuli kupujemy po prostu zieloną cebulę. Zawsze jest to cebula i no i tam ta dolna strona od korzenia jest okej, okay, nie? Można sobie wkroić do czegoś. You need spring onion, ginger, chili. We have ginger. Chili. No, dziobaka się mnie pyta, co do kinilo potrzebuje. Słuchajcie, ponoć to jest potrzebne, żeby porządny kinilo zrobić. This is like asim. No, kind of... Bitter? Okay, we will take it. Just explain. You know what to do, babe? Grate it? But we will do with coconut milk. So yeah, we also with coconut milk. Okay. Oh, wiecie, chcę kinilał z mlekiem kokosowym, takie prawilne. Dlaczego cebula i ziemniaki i w ogóle inne warzywa takie drogie się robią? Bo Filipiny wprowadziły zakaz importu warzyw z zagranicy. Czyli wszystko ma się opierać o lokalną produkcję. Tak w ten sposób chcą chronić swój rynek, no ale... Ale wiecie, no, lokalna produkcja nie wyrabia, nie? Nie wyrabia. Może te ceny się unormują z czasem, jak wiecie, farmerzy po prostu, producenci warzyw zobaczą, że teraz będą mieli na tym lepszy biznes, zaczną sadzić, no ale wiecie, no, potrzeba na to czasu. Pół roku, rok czasu? Myślę, że minimum. Także zobaczymy, co się będzie działo. Per kilo? Okay. 100 kilo za normalną kapustę. What about this? For same. The same. How? The same. Same? Yeah. You're Russian? Polish. It sounds like Russian. Similar. We're the neighbors. Pekińska kapusta też 100 peso. Warzywka, ryba jest. Mięso mamy, bo też mięso z reguły kupujemy tutaj na markecie, bo można sobie wybrać jakiś ładny kawałek, zmielić. O, Marikar widzę, że kupiła jeszcze tego. Zmieloną koprę, żeby mleko kokosowe zrobić do kinilał. Także spoko. Hello my friend. Hello. Hello, how are you? Okay, Kajo. Happy New Year, huh? Cztery jogurty. Jeden jogurt kosztuje 150 peso. On je sam robi. Tutaj są w lodówce. Enerji Bakanı ve Hazine Maliye Bakanı Nurettin Nebati çözdüler. KGF kredileri, konut kredileriyle ilgili Hazine Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin... Mam listę, Marikar idzie z Antkiem na ten. Na plac zabaw. Herbata. 50 torebek, 175 peso. Bardzo dobra herbata cejlońska. Przetestowana. Płatki owsiane. Od 300 peso do 386. To są najdroższe. Hello. You're vlogging, sir? No. I'm pretending. Także... Ale mamy, nie? Mamy trzy paczki jeszcze, także nie bierzemy. Na pewno wezmę miodek 160. To Marikar sobie wzięła jakieś szampon i odżywkę do włosów, a i idą na plac zabaw, a tata może objechać sklep, nawrzucać do koszyka. Stojaczek z dodatkami naszymi do płatków owsianych i jogurtu. Migdały. Pumpkins. Te peski dyni. Słonecznik obrany. Nerkowce. Tutaj słuchajcie jest ryż. I ryż jest mocno wymieciony. Nie wiem, czy jeszcze nie mieli dostawy. Ale jest ryż jaśminowy 5 kilo za 219. Bo wiecie, staramy się jeść czarny ryż,
ale czasami nie mamy czasu, żeby go ugotować, wtedy jemy biały. No bo czarny ryż trzeba dość długo moczyć i się gotuje później długo też, także... A biały można szybko sieknąć. No, kostka, tofu. I tutaj sprzedają też dobre jogurty. Chyba w takiej, w podobnej cenie jak u Turasa, też koło 150 peso. Ale wolę te od mojego przyjaciela z Turcji. Patrzcie, jest szynka parmeńska. 250 gram, 350 peso niecałe. Jest tutaj jakiś chyba wdawin, ktoś kto produkuje wędliny, wędzi i w tym markecie też sprzedają jego produkty. To jest na przykład, to jest od tego gościa i jest kiełbasa, no ale jesteśmy po Nowym Roku, po Sylwestrze, jest wymiecione wszystko, no. Jeszcze się nie zatowarowali. Coś do mordowania owadów. 350 peso, bajgon. Yeah. It's okay? Yeah, it's okay. They have good breast here? Yeah. They have chicken breast. Okay. Babe, what about the, like, for this other things, you know, like, for Thai food? We have the space, everything? Yeah. No, yeah? Spices? Oh. So we don't need anything more. You take all? You take me the... How many chicken breasts? 1 kilo? 1 kilo of chicken breast and the chicken wings. How many? 1 kilo of chicken wings. Oh, Antek jeździ tam. How much you pay for this here? 100 per 1 hour. Oh, okay. 100 za godzinę, 8 zł. I trzeba mieć skarpetki. 80 peso za litr mleka takiego pełnotłustego. No i ja biorę to mleko. To jest mleko z Nowej Zelandii importowane. 3,5% tłuszczu. Także weźmiemy 4 litry. No. Widzicie? To miła pani nie ma dla nas tego. Nie ma dla nas piersi z kurczaka. Wala chicken breast. Także lecimy dalej. Thank you. Dobre te pomidorki. Pucha 800 gram. 120 peso. Także fantastycznie. A dla tej, dla Magdaleny kupujemy sardynki, tak. Jak nie mamy co dać do jedzenia, to wtedy Magda ciupie sardynki. Taka puszka kosztuje 20 peso, 22 peso za... Czekajcie, ile to jest? 155 gram. Cześć! Elegancko! Wiecie, w markecie płatność bezgotówkowa, bez problemu. Płacę kartą. Także... No też jakaś tam wygoda. Jak to w markecie? Trzeba dużo kupić i dużo zapłacić, bez gotówki najlepiej. 4 stycznia, tankujemy wahę na Shellu. 67,65 peso za litr, 95. No także, też tutaj cena paliwa troszkę spadła. Miejsce przy drodze z Dumaguete na Bakong i kupujemy tutaj jajka, no bo są naprawdę świeże, a ja mam problem z jajkami na Filipinach, z reguły są nieświeże, wiecie, jak rozbijacie to białko jest takie lejące się jak woda i nieraz te jajka nawet śmierdzą. Także nie, parę razy na przykład Marikar mi robiła jajecznicę na śniadanie i ja mówię, wiesz co, ja tego nie zjem, nie, bo po prostu tak śmierdziała, że nie będę takich jajek jadł. No a tutaj gość sprzedaje po 10 peso za jajko, świeże jajka i sprawdzaliśmy, są świeże, nawet ostatnio omlety robiłem i były kurde naprawdę spoko. Także. No tylko trzeba poczekać oczywiście, bo wiecie, gość sprzedaje świeże jajka, ale nie ma jajek i mówi, poczekaj chwilę, to przywiozę z domu jajka. Ja mówię, dobra, no to poczekam, nie? Także wsiadł na motor i pojechał po jajka.
peszek. Okej. Znalazłem tu ziemniaki 200 peso. 200 peso kilo. Ile kukumber? 120 ogórek. What about kamatis? Kamatis are 120, sir. 120 pomidory. Luja? Luja 90. A 90 peso imbir. One są ok. Okay. 40 peso za kilo. Ok. 40. Tu what? No, jakieś resztki mango zostały. No, znalazłem mango odmiana Señorita za 60 peso, tak to bierzemy. 50 lat. Okay, Kajo. You try this one. It's not sour. Okay, I will try. Anyway, if it's sour, I like, because then I can eat with bagoong. My favorite. No, te stragany to są, wiecie, przy drodze, zaraz już koło naszego domu, także prawie jesteśmy w domu, jeszcze tylko wizyta w piekarni i wszystko ogarnięte. Ale też tutaj słabo z zaopatrzeniem. No nie wiem, może po nowym roku, wiecie. Szał zakupowy przed Sylwestrem był, święta jeszcze do tego, także muszą się ogarnąć też z dostawami. No a tu mamy piekarnię i jest, popatrzcie, są nawet z ciasta francuskiego różne gadżety. Także kupimy coś do kawy. Ja to te lubię z mango, nadziane mango albo... Hello! Want I bread? Already sold out, sir. Jedziemy do domu? Kawa.